Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, socjolog, politolog, specjalizująca się głównie w tematyce wschodniej, ale nie tylko. Była ambasador Polski w Rosji, a dzisiaj tworząca think tank przy sztabie kandydata na prezydenta Szymona Hołowni. Dzień dobry pani. Dzień dobry. No, mam nadzieję, że dzisiaj porozmawiamy sobie o świecie trochę dalszym, może również i bliższym, ale od tego dalszego zacznijmy. Jeszcze przed naszą erą, czyli no, kilka miesięcy temu zaledwie, pisała pani tak. Świat wcale nie jest taki zły, ani Polska w nim nie jest taka bezsilna. Zwłaszcza jeśli zamiast skupiać się przede wszystkim na wyzwaniach hipotetycznych, zabierze się za walkę z zagrożeniami realnymi, które dotykają nasz kraj. No, minęło naprawdę niewiele czasu i takie zagrożenie rzeczywiście się przydarzyło. Takie dotknięcie przyszło niedługo potem. I być może dzisiaj moglibyśmy już zacząć zadawać pytanie, jak sobie z takim kryzysem i z takim zagrożeniem radzimy jako Polska. To może na początku spójrzmy na ten świat, czy nie jest taki zły, a potem oczywiście wrócimy do nas, do Polski. I świat ma ciągle mnóstwo potencjału do dobrej przebudowy. Pytanie, przed którym, i to naprawdę nie jest pytanie, przed którym stoimy tylko my w Polsce, tylko myślę, że to jest pytanie, przed którym dzisiaj każdy kraj na świecie stoi, to jest, czy się dokładamy do ciemnego scenariusza i te scenariusze nawisają i naprawdę nie koronawirus to pogłębił, obnażył. No to jest niewątpliwie bardzo zmieniająca rzeczywistość wydarzenie. Ale problemy narastały od lat różne i teraz albo będziemy do tych problemów się dalej dokładać i toczyć się w bardzo niebezpiecznym kierunku, albo się weźmiemy za bardzo poważne przeciwdziałanie tym chorobom, z których koronawirus jest tylko jednym z. I nie chcę powiedzieć tylko, bo to jest niemała rzecz i to jest bardzo ważna rzecz, ale trzeba rozumieć, że to nie jest jedyna rzecz, z którą się zmagamy. Czyli wyleczenie koronawirusa nie wyleczy świata. A jak pani się wydaje, w którą stronę to dzisiaj idzie? Tych nawisów czarnych scenariuszy, czy raczej jakiejś pozytywnej refleksji? I tu znowu ja nie zdążyłam dojść do Polski, ale już odpowiadam na to pytanie w globalnym i polskiej perspektywie. Myślę, że globalnie jest zbyt wcześnie, żeby wydać taką jednoznaczną opinię. Po tym, jak epidemia uderzyła, to oczywiście zadziało się, trzeba to uczciwie powiedzieć, dużo złych rzeczy. Koordynacja działań światowych pozostawia dużo do życzenia, bardzo oględnie mówiąc. Nawet koordynacja działań europejskich no była daleko nie idealna. Po prostu z dnia na dzień zaczęły być zamykane granice, stopowani ludzie na tych granicach, stopowane tiry na granicach. Wiemy, jaki z tego wynikł chaos i problemy. I mnóstwo populistów zaczęło z tego korzystać i krytykować inne kraje, żeby odciążyć trochę własną sytuację polityczną. Inni pod płaszczykiem koronawirusa zaczęli jeszcze zacieśniać i chwytać ludzi za gardło. I tu mamy bliski przykład węgierski, gdzie wprowadzono stan wyjątkowy bezterminowo i równocześnie jest kara więzienia za szerzenie kłamstw. No to już jest bardzo niepokojący sygnał. Więc zadziało się bardzo dużo złych rzeczy, ale zadziały się też i zaczynają się dziać rzeczy dobre, takie, które mogą być początkiem tej przebudowy. Po pierwsze są kraje, które sobie z tym koronawirusem poradziły lepiej niż inne. I ja tu nawet nie chcę mówić o ilości zachorowań, ale o tym, jak wyglądała komunikacja między władzą a społeczeństwem. Ale nie mówi pani o Chinach, rozumiem. Nie, nie mówię o Chinach, bo Chiny to jest akurat przykład świetnej propagandy do bardzo złego potraktowania ludzi. I ja zawsze mówię, nie nabierajmy się na tę propagandę, bo to, że oni mówią, że wszystko jest świetnie, to nie znaczy, że jest świetnie, tylko że wszystkim tym, którzy na początku mówili, że jest koronawirus, że jest problem, zamknięto usta, poznikało mnóstwo sygnalistów, ekspertów, lekarzy uciszono i Chiny bardzo długo ukrywały prawdę przecież o tym, co się dzieje. Potem mówiły, że nie ma powodu, żeby loty nie latały. No i potem wiadomo, co się zadziało. I my tak naprawdę do końca nie wiemy, ile tam ludzi zmarło i w jakich warunkach. Wiemy tylko, że dużo więcej niż Chiny informują.
Więc Chiny wcale nie są tym przykładem, z którego należy szczególnie korzystać, ale takim przykładem ciekawym bardzo jest Szwecja, jest Nowa Zelandia, jest Islandia, gdzie 10% społeczeństwa zostało przetestowane. No jest mnóstwo, jest na przykład w jakimś aspekcie Korea Południowa, która wprowadziła dochód minimalny dla wszystkich obywateli, żeby przeciwdziałać rosnącym nierównościom. No jest dużo takich ciekawych, niestandardowych, innowacyjnych rozwiązań. Są przykłady bardzo partnerskiego traktowania obywateli, właśnie na przykład w Szwecji, czy w Norwegii, czy w tej samej Nowej Zelandii, ale ja bym powiedziała także w Niemczech. Taki powrót do polityki opartej na wiedzy, bardzo ważne. Autorytety, informowanie ludzi o tym, co się tak naprawdę dzieje, żeby... Naprawdę to ma Pani w sobie, Pani Katarzyno, naprawdę bardzo dużo optymizmu, bo z tych jaskółek różnych, bardzo pozytywnych, które Pani wymieniła, chciałaby Pani widzieć taką zwięzłą wizję dobrej, lepszej przyszłości. Pewnie mielibyśmy na nią wszyscy nadzieję, tylko czy realizm nie podpowiada, że jednak zwyciężą te bardziej krótko, średnio okresowe pomysły czy ambicje polityków, jakie obserwujemy. No nie chciałem robić analogii tutaj do tych chińskich różnych pomysłów, ale niektóre się narzucają z całą świadomością skali i różnicy oczywiście. W Polsce też lekarze czy pracownicy medyczni mieli zakaz wypowiadania się w sprawie i na temat. Jeżeli na to spojrzymy tak, że jest ten ciemny scenariusz, który się toczy, to znaczy dzisiaj niestety więcej dołożono ciągle do ciemnego scenariusza niż do tego pozytywnego. Polska niestety tym, co się u nas dzieje, dokłada się ciągle do scenariusza ciemnego. Czym się dokładamy? Po pierwsze, wykorzystywaniem epidemii do, no ja bym to nazwała, dewastacji polskiej demokracji. Bo to są już fundamentalia, to jak wyglądają wybory i jak prowadzimy do nich przygotowania i czy to w ogóle są wybory. To jest też kwestia traktowania społeczeństwa i to jest też kwestia narracji i polityki, jaką w trakcie epidemii prowadzimy wobec naszych najbliższych partnerów i najważniejszych dla nas graczy, czyli Unii Europejskiej. Jest kontynuowana i narasta ta polityka antyunijna, agresywnej narracji, roszczeniowości, a równocześnie stawiania na jednostronne działania. No właśnie. To inspirowane tymi przykładami. Trochę chciałem się zaniepokoić tym, bo słyszymy od premiera Mateusza Morawieckiego, że to państwa narodowe głównie zdają egzamin. Nawet krytyka tych działań wspólnych unijnych padła przed chwilą z pani ust i to wszystko tworzy taki obraz no, o tyle niepokojący, że być może będziemy chcieli wracać do tego izolacjonizmu, do tych egoizmów narodowych, a przecież nie ma szans, żeby państwa narodowe dały odpowiedź na globalne zagrożenia, a COVID jest tylko jednym z, klimat kolejnym, są jeszcze inne i następne. To, że leczymy tę epidemię w czterech ścianach, to nie znaczy, że jesteśmy w stanie podjąć wyzwania z nią związane i te wszystkie inne, których epidemia, których środowisko i klimat to jest jedna, ale to są autorytaryzmy, to są nierówności ogromne, globalne. No tych problemów jest ileś, że jesteśmy je w stanie podjąć w czterech ścianach, czy nawet w czterech ścianach symbolicznych naszego kraju. To jest absolutnie wykluczone. Potrzebne są zmiany bardzo daleko idące. Ja to mówię, ja wiem, że to może brzmieć jako utopia, ale w jakimś momencie trzeba powiedzieć, że bez tych daleko idących zmian nie da się tych chorób wyleczyć. Te zmiany muszą być robione we współpracy i one są oczywiście długookresowe. To nie jest coś, co się da prosto z dnia na dzień załatwić. I teraz Polska idzie według tego, no, co ja nazywam czarnego scenariusza, czyli się dokłada do autorytaryzmów, do izolacjonizmów, do takiego agresywnego atakowania innych graczy zamiast współdziałania z nimi. I tu bym na moment wróciła do Unii Europejskiej, bo rzeczywiście stało się tak, że w momencie, kiedy choroba zaatakowała, państwa członkowskie były nieprzygotowane, w większości swojej zignorowały sygnały, które i w Polsce przecież wiemy, że były do władz przesyłane przez stosowne służby, przez ekspertów. Tak, właściwie to wszędzie, łącznie ze Stanami Zjednoczonymi. Ale bo to jest, moim zdaniem problem jest na poziomie mentalnym, że Zachód, i tu już nie mówię tylko o Europie, tylko właśnie Zachód, w swojej większości uwierzył, że problemy tego typu to są w Afryce.
albo gdzieś w jakiejś Azji, a my jesteśmy w jakiś sposób nietykalni. No przecież to jest niemożliwe, żeby tu jakaś w cudzysłowie dżuma czy cholera nas dopadła i jesteśmy już zbyt zaawansowani, jesteśmy gdzieś indziej. To nie jest no problem. To zweryfikowaliśmy trochę swoje poglądy. Zweryfikowaliśmy i teraz pytanie, jakie z tego wyciągniemy wnioski. Stąd też się zadziały takie bardzo chaotyczne potem ruchy w Unii Europejskiej, gdzie poszczególne kraje zaczęły nagle zamykać granice, nagle nie dopuszczać obywateli innych krajów i tak dalej. I z tego się zrobił chaos. Tej koordynacji rzeczywiście nie było. Ale teraz jest podejmowany wysiłek na poziomie Unii Europejskiej, żeby skoordynować działania przynajmniej w tej drugiej fazie, bardzo ważnej, czyli ratowania gospodarek. I tutaj mamy do czynienia naprawdę z poważną polityką, gdzie mamy graczy takich, co ciągną w swoją stronę, ale mamy też takich graczy, którzy próbują zadbać o dobro wspólne. Jest też bardzo głębokie rozumienie, że jak się naprawdę strefa euro posypie, to jest Armagedon, no nie chcę powiedzieć, bo życie każdego człowieka to jest cały świat, ale jeszcze dużo poważniejszy w sensie i nędzy i konsekwencji dla ludzi niż nawet to, co się dzisiaj dzieje. I te wysiłki są podejmowane i na przykład jeśli spojrzeć na Niemcy, jak ewoluowała ich pozycja w ciągu dosłownie tygodni, od takiej postawy mowy nie ma o wspólnieniu długów do postawy szukajmy rozwiązań, na przykład spróbujmy się zadłużać z gwarancją na budżet unijny, czyli no może nie bezpośrednio Niemcy, ale budżet unijny, to już jest pewne uwspólnotowienie. I to jest ogromna zmiana, niewyobrażalna, która się dokonała i pokazuje, że przywódcy niektórzy rozumieją powagę sytuacji i są gotowi przekroczyć to, co było nieprzekraczalne jeszcze. To na jak niebezpieczne wody wchodzimy my, Polska, ustami naszych polityków, którzy tak bardzo krytycznie wypowiadają się o tym, jak co Unia Europejska ma do zaoferowania w sprawie walki z koronawirusem. I tworzymy ten obraz, my jesteśmy najlepsi, cała Europa właściwie bierze przykład z nas. To jest realne zagrożenie, które może dotyczyć naszego pokolenia i przyszłych pokoleń, jeśli źle rozegramy te partie? Żeby to tylko było ustami, to są niestety działania także i w moim przekonaniu to są fundamentalne sprawy. I to nie jest tylko kwestia, co my mówimy o Unii, bo to też jest ważne. Znaczy jak się zasiewa to ziarno roszczeniowości i niechęci wobec innych, to ono potem wiemy, Brexit rośnie, kiełkuje, rośnie i przynosi nie te owoce, które trzeba, ale to idzie dalej. My mamy wczoraj wyrok... no powiedzmy, tego, co się nazywa dzisiaj Trybunałem Konstytucyjnym, który de facto mówi, że Sąd Najwyższy Rzeczpospolitej Polskiej miał nie uwzględnić i nie zastosować się do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. No to jest po prostu fundamentalna decyzja, która de facto, jeśli popatrzeć na jej konsekwencje, może nas wyprowadzić z jednolitej przestrzeni prawnej unijnej, a Unia to jest właśnie wspólne prawo. To znaczy, politycy mają taki komfort, czy takie przekonanie, że te problemy, które dzisiaj przeżywamy z pandemią, przykryją problemy praworządności w Polsce? Problem nie jest w tym, jak zareaguje Europa. Akurat Europa reaguje, bo Komisja Europejska się dosyć ostro w tej sprawie wypowiedziała w wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Problem jest naprawdę, to nie jest problem Unii, to jest problem nasz. Dzisiaj świat jest taki, że w Unii, w tym jej trzonie będą te kraje, które na pewno naprawdę będą chciały i będą zaangażowane. To już nie są takie czasy, gdzie, przepraszam za kolokwializm, ktoś ma fochy, w związku z tym się go prosi, ale jednak wszyscy musimy być w Unii, bądźcie z nami, musi być jednolitość, musi być spójność. To się kończy. Będzie bardzo mocny taki trzon, on się już umacnia i buduje i to nie jest jakaś czyjaś zła wola, tylko zasoby, których jest za mało, rzucane są tam, gdzie są największe potrzeby. Dzisiaj widzimy, że największa pomoc idzie na strefę euro. I to nie jest decyzja polityczna, to jest pragmatyczna, ekonomiczna decyzja. I tam pójdą te zasoby, my i tak już zostajemy, nie będąc w strefie euro, na boku, z dużo mniejszymi możliwościami ratowania naszej gospodarki, tak? Bo musimy się zająć własnymi kredytami w większym stopniu sami niż kraje strefy euro. Jeżeli dalej będziemy wychodzić
z kolejnych, znaczy do euro nie weszliśmy, ale będziemy nieobecni jakby w kolejnych wymiarach unijnej integracji, to prawdę powiedziawszy, zostanie to uznane za, no, no skoro nie chcą, to nie ma nic na siłę, my się musimy zająć sami sobą. I teraz Polska jest takim atomem w świecie, który jest dużo bardziej trudny, dużo bardziej zmienny, nie chcę powiedzieć dużo bardziej brutalny, umiejscowiona między Rosją, która ma przewagi militarne, a Niemcami, które mają przewagi ekonomiczne, ze Stanami Zjednoczonymi, w piorunującym skrócie, które po tej traumie, jaką właśnie przeżywają, już naprawdę nie będą tym samym policjantem światowym, tylko będą patrzyły do wewnątrz. Konsekwencje tego, co się dzieje w Stanach, są ciągle w Polsce jakby niedorozumiane i niedoszacowane, ale one będą. Myśli Pani, że Polacy dadzą się przekonać politykom, w których interesie to leży, przynajmniej niektórych tych populistycznych, że już nie chcemy być w Unii? Ja to jest mam kwestia mentalnościowa właśnie. Że nasi politycy patrzą na dzień do przodu zamiast na lata, bo to jest ta perspektywa, która powinna towarzyszyć dzisiaj dobrej polityce. To znaczy rozumienia w ogóle szeroko, nie tylko Polska, a świat, już nawet nie tylko Europa, a świat, a potem nie tylko krótko, tylko długo. Oni patrzą i dla nich sukcesem jest wygranie czy zrealizowanie czegoś, co nazywają wyborami, a wyborami, jeżeli w tym trybie będzie, nie będzie można nazwać. I to jest ich perspektywa jakby polityczna. To jest oczywiście karygodne, dlatego że konsekwencje tego dla całego społeczeństwa, ekonomiczne, polityczne w wymiarze bezpieczeństwa będą dramatyczne. Ja mam wrażenie, że się tego w ogóle nie kalkuluje. To jest ten problem. To nie jest świadoma decyzja, to jest po prostu brak kalkulacji. Myślenie mityczne nas to nie dotyczy. Teraz mamy cel na najbliższe 3 tygodnie i to jest najważniejsze. Co to dzisiaj znaczy być odpowiedzialnym obywatelem? Odpowiedzialnym obywatelem. W tak skomplikowanych czasach. Myślałam, że zapyta Pan o odpowiedzialnego polityka. To jest bardzo dobre pytanie, bo zazwyczaj się pyta o odpowiedzialnych polityków i to wiemy. To są tacy politycy, którym chodzi o sprawę, a nie tylko o władzę i którzy patrzą długookresowo, a nie tylko za róg. A jeśli chodzi o odpowiedzialnego polityka lub obywatela i lub obywatelkę. Ja o tym pisałam w takim tekście kilka tygodni temu, jeszcze przed pandemią w Gazecie Wyborczej, taka mała autoreklama, że w moim przekonaniu dzisiaj to nie są czasy, w którym można po prostu delegować rządzenie, zarządzanie, politykę jakimś tam ludziom, bo i tak na pewno sobie poradzą, a pole manewru jest małe, a my tutaj budujemy swój własny ogródek. Przyszedł czas, gdzie obywatele muszą się w jak największym stopniu, lokalnym, na różnych poziomach i w różnych wymiarach, w tę politykę włączać aktywnie i ją współkształtować dla własnego dobrze pojętego interesu. Uczestniczyć, próbować zrozumieć, co się dzieje i jak najsilniej wpływać na władzę i tę władzę kontrolować. Nie oddawać swoich praw obywatelskich. To jest dla mnie dzisiaj to wyzwanie i to zadanie dla odpowiedzialnych obywateli i obywatelek. Myśli Pani na koniec, Pani Katarzyno, że ten, że COVID, że ta pandemia, w której ciągle w środku jeszcze jesteśmy i nie wiem, kiedy się skończy, że to będzie taka cezura, jaką dla nas dzisiaj na przykład stanowi II wojna światowa. Mówi się przed wojną, po wojnie. Będzie się mówiło przed wirusem, po wirusie? Czy to nie jest aż takie mocne uderzenie? To trochę historia pokaże, bo w trakcie dziania się wszystko wydaje się epokowym, no zwłaszcza to, co się dzieje, bo to jest ważne. To będzie zależało po pierwsze od tego, co się zaraz stanie, bo jak przyjdzie jakaś przeogromna susza, która przyćmi za moment ten wirus, to okaże się, że jesteśmy tylko częścią czegoś większego, czego jeszcze nie widzimy i to do tego się będziemy za jakiś czas odnosić. I ja mam takie przeczucie, że tak może się stać, tak? Ale na pewno trzeba powiedzieć, że ta pandemia na pewno na Zachodzie
który, jak mówię, przez lata żył w przekonaniu, że nas to nie dotyczy, jest jakimś bardzo uwspólnotawiającym doświadczeniem, że wszyscy je mieli, ono było dla wszystkich podobne. To nie znaczy, że wszyscy ręka w rękę solidarnie sobie z tym radzili. To jest bardzo trudne doświadczenie, tak jak wojna, tak? To jest dzielące i łączące doświadczenie. Myślę, że to będzie podobne, ale też jak będziemy o tym mówić, będzie zależało od tego, co my z tym zrobimy. Znaczy, ja twierdzę, że przyszłość świata oczywiście w jakimś stopniu zależy od samej pandemii, ale jeszcze bardziej zależy od tego, jakie my z niej wyciągniemy wnioski i co my z tym zrobimy. I o to się trzeba troszczyć i o tym trzeba bardzo, bardzo dużo mówić. Bardzo Pani dziękuję za to spotkanie. Katarzyna Łuczyńska-Nałęcz była moim i Państwa gościem i do zobaczenia być może już w lepszych okolicznościach i w lepszych czasach. Do widzenia. Do widzenia.